oto jenot. 1, 2, 3 i tak dalej. Ich liczba szybko rośnie. To oczywiście wybieg w ogrodzie zoologicznym, ale podobna sytuacja miała miejsce w polskich lasach. W 1955 roku zaobserwowano pierwszego w historii jenota na terenie naszego kraju, w Puszczy Białowieskiej. A potem było już dokładnie tak samo jak na przytoczonym ujęciu z zoo. Liczba jenotów szybko rosła, a populacja rozprzestrzeniała się ze wschodu Polski na resztę kraju. Dziś jenoty są już wszędzie. Czym różnią się od szopa pracza, drugiego, bardzo podobnego do jenota inwazyjnego gatunku obcego w Polsce? Czym grozi ta inwazja? Czy jenoty są tak samo niebezpieczne dla rodzimej przyrody jak szopy? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Zacznijmy od tego, skąd w ogóle wzięły się jenoty u nas. Oto mapa występowania dzikich jenotów na świecie. Barwa niebieska, obejmująca daleki wschód, wschodnie Chiny, Japonię, Koreę, to naturalny obszar występowania tego gatunku. Miejsce, gdzie jenoty żyją od tysięcy lat. Natomiast barwa czerwona to obszar, który jenoty właśnie podbiły, dzięki uprzejmości człowieka. I jak widzicie, Polska znajduje się dokładnie w samym środku tego obszaru i w inwazji jenotów na Europę odegrała istotną rolę. Jakim więc sposobem jenoty trafiły do Europy? Podobnie jak szopy. Jenoty mają grube i bardzo ciepłe futro, zwłaszcza w okresie zimowym, przez co zawsze były atrakcyjnymi dla człowieka zwierzętami wykorzystywanymi dla futer właśnie. W latach 30. ubiegłego wieku radzieccy myśliwi wpadli na pomysł sprowadzenia tych zwierząt do siebie i kilka tysięcy osobników wypuszczono na terenach byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy oraz Litwy. Jenoty świetnie sobie poradziły, szybko się rozprzestrzeniały i po wojnie dotarły także do Polski. Pod koniec lat 50. w Polsce rozpoczęto hodowlę fermową jenotów, co również nie było bez znaczenia dla tworzenia się dzikich populacji jenotów w Polsce, bo zdarzały się ucieczki z ferm i uciekinierzy zasilali coraz bardziej rosnącą w siłę dziką populację tych zwierząt. Dziś trudno powiedzieć, z jaką liczebnością jenotów mamy w Polsce do czynienia, ale pewne jest, że są one w całym naszym kraju, bo ich obecność odnotowano już praktycznie wszędzie poza wysokimi górami. Wciąż jednak, tak jak na samym początku inwazji, jenoty najliczniej zasiedlają wschodnią i północno-wschodnią Polskę. Tam zresztą jest też najwięcej dzikich i słabo zurbanizowanych terenów. Jenoty świetnie odnajdują się także w polskich parkach narodowych. Jenot, choć z wyglądu przypomina szopa pracza, to tak naprawdę jest psem, tak jak wilk czy lis. W przeciwieństwie do szopa pracza zaliczany jest do rodziny psowatych. Szop pracz należy natomiast do rodziny szopów. To fundamentalna różnica pomiędzy tymi dwoma gatunkami inwazyjnymi występującymi w naszym kraju. Zwierzęta te łatwo można ze sobą pomylić, gdyż oba mają charakterystyczną maskę na głowie i podobną sylwetkę. Maska szopa jest jednak bardziej wyrazista, a jego uszy są bardziej szpiczaste. Szop pracz ma także charakterystyczny pręgowany ogon, którego jenot nie posiada. I po tym właśnie najłatwiej odróżnić te gatunki. Jenot ma także dłuższe futro, aczkolwiek zmienia się ono w ciągu roku. Wagowo i wielkościowo oba te gatunki są do siebie bardzo podobne. Ważą z reguły od 3 do 9, czasem 12 kg. Najcięższe są w okresie jesienno-zimowym, kiedy to podwajają nawet swoją wagę. W tym okresie mają grube zapasy tłuszczu podskórnego, pomagające przetrwać im zimę. Zarówno szop pracz, jak i jenot to zwierzęta wszystkożerne, także drapieżne. W odcinku o szopie praczu opowiadałem wam o negatywnym, a nawet destrukcyjnym wpływie szopa pracza na naszą rodzimą faunę. To bardzo wszechstronny i zwinny drapieżnik, potrafiący świetnie się wspinać. Może wejść na drzewo i z dziupli wyciągnąć młodą wiewiórkę, co widzimy na tym nagraniu. Może plądrować nie tylko gniazda drobnych ptaków naziemnych, ale także gniazda znajdujące się na drzewach i atakować nawet podrośnięte już pisklęta, tak wielkich ptaków jak orły czy puchacze. Czy jenot jest drapieżnikiem tego samego kalibru? Na szczęście nie. To kolejna, bardzo istotna różnica pomiędzy szopem a jenotem. Jenot jest zwierzęciem znacznie mniej zwinnym od szopa.
jest powolny i ospały. Jest bardziej zbieraczem niż aktywnym drapieżnikiem. Choć potrafi także wspinać się na drzewa, to robi to rzadko i mniej sprawnie od szopa. Jest w końcu psem. Najlepiej czuje się na ziemi. Żywi się głównie gryzoniami, wyjada jaja i pisklęta naziemnych ptaków, ale najwięcej zjada ślimaków, owadów, chrząszczy, skorupiaków, a także płazów. I tak naprawdę z rodzimej polskiej fauny najbardziej zagraża właśnie płazom. Jako że jenot ustępuje pod względem sprawności szopom, to wiele potencjalnych ofiar po prostu ma szansę przed nim uciec. Płazy natomiast są bardzo powolne i jenoty mogą wyjadać je masowo. Na archipelagu fińskim zauważono, że wraz z pojawieniem się jenotów na niektórych wyspach żaby kompletnie zostały wytrzebione. W całej Europie populacja płazów i tak bardzo się już kurczy z wielu innych przyczyn, a jakby tego było mało, jenot dodatkowo jeszcze je obciąża. No cóż, wprowadzenie nowego gatunku do obcego ekosystemu zawsze musi odbić się echem. Mówiąc krótko, jenot ma mniej destrukcyjny wpływ na polską przyrodę niż szop, ale wciąż taki wpływ ma. I nie bez przyczyny także uznawany jest za gatunek inwazyjny w naszym kraju. Nie należy też zapominać, że jenoty konkurują z naszymi rodzimymi drapieżnikami, takimi jak lisy czy borsuki. Zasoby ekosystemu zawsze są ograniczone, stąd ekolodzy wskazują na możliwość wypierania tych polskich drapieżników przez jenoty. Dlaczego? Czemu nasze rodzime drapieżniki miałyby ulegać presji zwierzęcia obcego, sprowadzonego z dalekiej Azji, skoro przecież są u siebie i doskonale są przystosowane do swojego środowiska? Na początku ustalmy sobie, że nie każde zwierzę obce sprowadzone z innej części świata może odnaleźć się w nowym środowisku i stać się gatunkiem inwazyjnym. To nie takie proste. Po pierwsze, jego pierwotne środowisko musi być zbliżone. I tak właśnie jest z jenotem. Na wschodzie Chin jenot żył w bardzo podobnym klimacie z równie chłodnymi zimami co u nas. Potrafi on nawet zapadać w sen zimowy i jest jedynym psowatym mającym tę zdolność. Stąd też nasza zima nie jest mu straszna. Po drugie, gatunki mające stać się inwazyjnymi nie tylko muszą być w stanie przetrwać i zdobyć pożywienie na nowym obszarze, na którym się znalazły, ale także umieć się rozmnożyć, skutecznie konkurować i poszerzać swój zasięg. Tu znów jenoty świetnie się wpisują. Zwierzęta te w ciągu roku mogą mieć nawet po kilkanaście młodych, które już po 9-10 miesiącach same stają się płodne i dalej mogą się rozmnażać. Jako zwierzęta wszystkożerne, pożywienie znajdą praktycznie zawsze. Znaczną część ich diety stanowią także rośliny, nasiona, żołędzie, również padlina jest ważnym składnikiem ich diety. Dodatkowo są to zwierzęta, które w ciągu roku mogą przebyć 500 km, a młode po podrośnięciu mają zwyczaj rozprzestrzeniania się, opuszczania rodzinnych stron i poszukiwania nowych terenów do życia dla siebie. A zatem mamy tu jakby efekt kuli śnieżnej. Jenoty są świetną, samopowielającą się maszyną biologiczną i dobrym materiałem na gatunek inwazyjny w klimacie europejskim. Nic dziwnego, że dobrze sobie u nas radzą i łatwo rosną w siłę. Temat gatunków inwazyjnych to temat kontrowersyjny, wzbudzający wiele emocji. Co z nimi robić? Dajmy im żyć, mówią niektórzy. Inni, z reguły bardziej świadomi konsekwencji, mówią w żadnym wypadku. Niepodważalnym faktem, i tak jest w przypadku jenota, jest to, że to człowiek tu zawinił. To on, nie zdając sobie sprawy z ewentualnych konsekwencji, sprowadził jenota i świadomie nim zasiedlił Europę. Było to prawie 100 lat temu i dziś na pewno na coś takiego nikt by się już nie zdecydował. Ale konsekwencje tamtych czynów widzimy do dziś. I w zasadzie usunięcie jenotów z naszego środowiska jest już praktycznie niemożliwe, a na pewno bardzo trudne. Ale jeszcze kilka lat temu w Polsce inne było prawo dotyczące jenota. Tu widzimy fragment reportażu z telewizji Piotrków sprzed 10 lat. We Wnykach znaleziono skrajnie wycieńczonego jenota. Przywieziono go do kliniki weterynaryjnej, gdzie przez kilka dni podawano mu kroplówki. W kolejnych dniach jenot dostawał mięso. I już po 2 tygodniach wrócił do pełni sił i został wypuszczony do lasu.
Od zeszłego roku jenot w Polsce nie jest już zwierzęciem łownym, a stricte inwazyjnym, co oznacza, że po ewentualnym schwytaniu go, wyciągnięciu z sideł, czy na przykład wyleczeniu po potrąceniu autem, nie można go już wypuścić na wolność i resztę życia zwierzę musi spędzić w niewoli. Natomiast myśliwi, zgodnie z prawem, mogą strzelać do gatunków inwazyjnych cały rok bez żadnych limitów. Jak widać, nasz stosunek do obcych gatunków ewoluuje. Zmienia się też nasza świadomość. Wciąż jednak są i chyba zawsze będą to tematy trudne. Bo co ma robić miłośnik i czynny obserwator przyrody, widzący, że w jego cennym przyrodniczo rejonie osiedlił się gatunek inwazyjny, na przykład jenot właśnie. Z jednej strony pojawia się ciekawość i radość z możliwości obserwacji na własnym podwórku nowego, można powiedzieć w cudzysłowie, egzotycznego gatunku. Z drugiej jednak strony nie da się ukryć, że obecność nowego gatunku w ekosystemie będzie miała skutki. Takim skutkiem może być na przykład zniknięcie żab moczarowych, które co roku na wiosnę odbywają niezwykle zjawiskowe gody. Przybierają wtedy na krótki czas niesamowite niebieskie barwy i możliwość obserwacji tego spektaklu na mokradłach to prawdziwa uczta dla miłośnika przyrody. Czy warto zamienić jedno na drugie? Przed takim dylematem stawiają nas gatunki inwazyjne. Gdyby można było pogodzić jedno i drugie bez szkody dla żadnej ze stron. Niestety gatunki inwazyjne mają to do siebie, że wywierają negatywny skutek na rodzime gatunki. Często prowadzą do ich zagłady. I właśnie dlatego nazywane są inwazyjnymi. I o tym zawsze musimy pamiętać. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć!